Cześć wszystkim, dzięki wielkie za przybycie. Dzisiejsza prezentacja będzie, jak już Darek powiedział, o PSR7, czyli PHP Standard Recommendation, o numerku 7. W tej prezentacji chcemy trochę opowiedzieć, jaka była historia tego, jak do tego nasze community doszło, jak naprawdę ten standard jest zaimplementowany, tudzież nawet nie zaimplementowany, zasugerowany. A później, jakie są już tego implementacje, jak z tego korzystamy, jak możemy tego użyć w różnych frameworkach, jakie korzyści tak naprawdę nam to daje. Także to są takie trzy główne rzeczy, które chcemy dzisiaj omówić. Krótkie bardzo wprowadzenie. To jest Mariusz, ja się nazywam Kacper. Działamy sobie razem pod taką marką Source Ministry. Robimy jakieś treningi consulting, także możecie się do nas odzywać, nas zatrudniać, jeśli bardzo chcecie. Zaczynamy teraz od historii. Słuchajcie, patrząc na to, że języków programowania jest od groma, technik programowania też jest od groma i dzisiaj tak naprawdę czasami wykorzystujemy techniki, które były na topie w latach 70. Tak to jest. To trochę pokazuje, że czasami ta historia potrafi się nieźle zapętlić, nie? Jeżeli pamiętacie, może widzieliście kiedyś gdzieś w internecie takie bardzo fajne zestawienia, jak poszczególne języki przemieszają się ze sobą, tak? W sensie funkcjonalność z jednego języka przechodzi do drugiego jako element składni. Być może jakaś biblioteka, która pojawiła się w jednym języku, gdzieś za chwilę wypłynęła w drugim języku. Ewentualnie, jak na przykład się to działo w ostatnim, z przypadkiem baz danych, bo to jest ostatnio taki dosyć rysunek gdzieś tam na topie na Twitterze. No to daje troszeczkę to do myślenia, nie? Zobaczcie, że w ostatnich latach, tak naprawdę, powiedzmy, nie wiem, w trzech, bardzo mocno się, że tak powiem, gdzieś tam ekscytujemy funkcjonalnościami, które na przykład daje nam Composer, tak? Przy czym to jakby nie jest wynalazek naszego community, tak? To gdzieś przyszło w ogóle z zewnątrz i na przykład ja wcześniej troszeczkę więcej programowałem w Rubim i tam na przykład się nazywało jako GemBundler, tak? I ta funkcjonalność pozwalająca zarządzać tymi pakietami rozwiązała ten problem, z którym my się borykaliśmy gdzieś tam na etapie Pira, gdzieś tam troszeczkę wcześniej. Natomiast myśmy to zaadoptowali jako community, jest świetnie, tak? Ja dzisiaj sobie nie wyobrażam pracy i mam nadzieję, że wy też nie sobie nie wyobrażacie pracy bez kompozera. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak tutaj Kasper i Grzegorz powiedzieli, chcemy wam troszeczkę opowiedzieć o PSR-ze 7, tak naprawdę kolejnej takiej rekomendacji dotyczącej stylu pracy z naszym kodem. Będzie to wszystko dotyczyło kwestii dookoła HTTP. Słuchajcie, to wróćmy na chwilę też do innych języków, zobaczmy, jak to wcześniej wyglądało. Ruby. Kto z was miał doświadczenie w programowaniu w Rubim? Okej, to troszeczkę tam pewnie się spotkaliście, że dawno, dawno temu było tam bardzo wiele różnych serwerów. Były Mongrele, były Webriki, były jeszcze jakieś tam Bóg wie jakie narzędzia. Efekt był taki, że każdy z nich miał własny interfejs do gadania. W sensie aplikacja potrzebowała zaimplementować ten interfejs, żeby rozmawiać z Mongrelem, z Webrikiem, kolejnym serwerem. To doprowadzało do bardzo prostego problemu, czyli tak naprawdę duplikacji kodu pomiędzy bibliotekami. W sensie wasza aplikacja, żeby być w stanie odpaloną na jakimś tam kolejnym właściwym serwisie, serwerze, potrzebowała zaimplementować ten element komunikacyjny. Efekt był taki, że ten kod był kopiowany, tak? Pomiędzy aplikacjami, pomiędzy frameworkami. To wszystko było nie tak, jak powinno. Chłopaki, że tak powiem, z community troszeczkę się zainteresowali rzeczami, które Python osiągnął, między innymi WSGI, tak, czyli Web Server Gateway Interface, i zrobili coś, co w Rubim się nazywało RAG. Tak? Czym był RAG? RAG to był taki interfejs pozwalający spinać waszą aplikację z frameworkiem, a ten framework z web serwerem, na którym ta aplikacja była uruchomiona. W efekcie uzyskiwaliście, znaczy w efekcie można było uzyskać to, że zarówno ten framework, jak i powiedzmy ten web server dało się naprawdę bezproblemowo wymieniać. Dodatkiem do tego wszystkiego była jeszcze możliwość uruchamiania pewnego dodatkowego kodu pomiędzy waszą aplikacją, frameworkiem, a web serwerem. Coś, co szumnie się nazywa middlewarem. I to wszystko sobie działało tak pięknie i dosyć prosto. Tak? To jest przykład w Rubim bardzo prostej aplikacji opartej o RAKa, która zadziała praktycznie z dowolnym serwerem. Tu jest akurat Webrik odpalony, chociaż da się to zrobić jeszcze bardziej generycznie.
Jeżeli gdzieś tam zdarzyło wam się coś przykodować, że tak powiem, w railsach, które tak naprawdę z kolei też położyły podwaliny pod kolejne frameworki, z których my dzisiaj korzystamy, tak? Convention over configuration, to nie wyszło z Symfony, nie wyszło z Laravela, wyszło między innymi z railsów, tak? Dzisiaj my, że tak powiem, odcinamy od tego kupony i się możemy tym ekscytować, tak? Generalnie było to dosyć przyjemny sposób, gdzie taką aplikację można było spiąć z dowolnym serwerem. Plus można było do tej aplikacji, do tego stosu rakowego, dorzucać kolejne middlewary. Czym jest middleware? Jest to kawałek kodu, który jesteśmy w stanie pyk dorzucić do aplikacji, pyk odrzucić. Czyli jeżeli na przykład byście chcieli wprowadzić do waszej aplikacji funkcjonalność blokera ilości hitów, na przykład per konkretne IP, per konkretne cookie, to jesteście w stanie ten fragment kodu dorzucić do waszej aplikacji, kiedy go potrzebujecie i wyrzucić, kiedy go nie potrzebujecie. Czyli powiedzmy, jesteście w stanie nawet tak dynamicznie to zrobić. Jeżeli adres, powiedzmy, nie wiem, użytkownika pochodzi z sieci Tor, no to włóżmy mu taką blokadę. To troszeczkę to pachnie AOP, ale to troszeczkę inny koncept. Natomiast jak tak się popatrzy w aplikację railsową, to dosyć dużo logiki jest oparte o ten sposób. W sensie można sobie tych middleware'ów gdzieś natrzaskać, ile się tylko chce i pisać kolejne własne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie, jak to wyglądało jeszcze nie tak dawno, no w naszym języku, tak, w PHP-ie? Myślę, że ten slajd powinien tak naprawdę, tak, no on powinien to wywołać, nie? Przynajmniej taką reakcję, jeżeli nie obrzydzenie. Znaczy, jeszcze kilka lat temu, jak się popatrzyło na jakikolwiek framework, albo nawet na nasz kod, nie? Bo my też, za przeproszeniem, kupę gówna napisaliśmy w życiu, to dosyć często dało się to zauważyć, tak? W sensie odwołujemy się do jakichś super tablic, odwołujemy się do tablic server, get, post, cookie, grzebiemy po tym, doskładamy jakieś dziwne rzeczy, na przykład do tablicy get, żeby coś tam się zwalidowało. Czy to jest dobrze? No nie za bardzo, tak? To jest, wiążemy naszą aplikację z jakimś super globalnym stanem, którym dosyć trudno jest troszeczkę zarządzać. Jakby z upływem czasu, oczywiście, wiecie, nasze community i my sami też nabieramy jakiegoś doświadczenia, no i pojawiła się jakby próba owrapowania tego wszystkiego w całe programowanie obiektowe, tak? I co się właściwie stało? Zaczęły powstawać różnego rodzaju implementacje, które dookoła tych super tablic zaczęły tworzyć abstrakcje, tak? Czyli przykładowo, zamiast odwoływać się bezpośrednio do tego elementu, do tej tablicy post, get, server, cookie i tak dalej, dostawaliśmy interfejs obiektowy, za pomocą którego mogliśmy sobie z taką tablicą rozmawiać. W ten czy inny sposób. Mogliśmy konstruować requesty, mogliśmy konstruować responsy. W tym wypadku akurat Zenda. Jeżeli ktoś kojarzy, powiedzmy, Symfony, to oczywiście mógł się spotkać chociażby z tym, że Symfony też sobie do tego wszystkiego swoje 3 grosze dołożyło, w lepszy lub w inny sposób. Mogliśmy na podstawie chociażby tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich super tablic, odtworzyć request, ewentualnie odtworzyć, wygenerować response. Natomiast to doprowadziło do tego, że każdy framework, że tak powiem, rzepkę sobie skrobał sam, co w pewnym, że tak powiem, stopniu było niefajne. Pojawiły się, że tak powiem, zaczęły się pojawiać takie próby w community, dobra, słuchajcie, zróbmy coś z tym, bo to jest niefajne, a z drugiej strony to jest jednak element, na którym wszyscy tak naprawdę polegamy. Pojawił się stack PHP, była to taka próba zrobienia tak naprawdę takich reużywalnych middleware'ów, które tak naprawdę stały się podwaliną pod PSR 7. I co to właściwie się dzieje? No patrzcie sobie, że tak naprawdę macie ten kawałek kodu, który dostaje request z waszej aplikacji, coś z nim robi, cokolwiek, i generuje kolejny response. Być może do kolejnego middleware'a. I tak wasz flow sobie przepływa w jedną i w drugą stronę. Czyli możecie sobie to wyobrazić na przykład w ten sposób, że macie jakąś aplikację, request wyjściowy od użytkownika, response celowy, i tą waszą aplikację zaczynacie obkładać różnego rodzaju logiką, zapisano właśnie w takich postaci takich middleware'ów. Dzisiaj rano sobie sprawdziłem jeszcze, jaki obecnie middleware implementuje stack PHP. To tak naprawdę, no jest to dosyć, ta lista jest dosyć fajna. Bo co na przykład potrafi to zrobić? Potrafi nam na przykład zrobić
blokowanie po adresach IP, ustawiać jakieś honej poty, negocjować nagłówki, generować robot z TXT w zależności od pewnych dodatkowych kryteriów, tak obsługiwać autoryzację OAuthową, basicową i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, co tak naprawdę stało się, tak jak powiedziałem, podwaliną pod PSR-a, o czym tak naprawdę teraz wam Kacper troszeczkę więcej powiem. Wszystko to, co się stało tam w stacku, było zrobione przez osoby, które są związane też z PHP FIG, czyli Framework Interoperability Group. To jest generalnie grupa osób związane z największymi frameworkami, tudzież jakimiś bibliotekami w PHP, takimi jak Gazelle, Symfony, Scalpin. I te osoby generalnie sobie gdzieś tam rozmawiają na grupach dyskusyjnych Google i stwierdzają, że okej, zaproponujmy sobie jakiś standard. Dlatego to nie jest standard, tylko to jest rekomendacja standardu PSR. No i te osoby sobie zaczęły gdzieś tam o tym rozmawiać, zaczęły sobie rozmawiać o kliencie HTTP, który tak naprawdę dobrze by było zaimplementować. I to jest taki klient HTTP zaproponowany przez Benjamina Eberle. To jest gość, który jest teraz główną osobą odpowiedzialną za Doctrine. No i on sobie przyszedł na tę grupę dyskusyjną i powiedział: ej chłopaki, ja myślę, że to będzie super dobry pomysł, żeby sobie zaproponować taką standardowe interfejsy do klienta HTTP. No i co się tam stało? On pokazał, że sobie tworzymy w jakiś sposób tego klienta, możemy sobie wysłać request, możemy sobie pobrać jakiś status code z tego request, z responsu, który przyszedł, jakiś ewentualnie dekodować ten kontekst, który tam został zwrócony. Ci ludzie zaczęli rozmawiać na temat tego konceptu i Chris Wallsmith był jedną z pierwszych osób, która powiedziała, że okej, spoko, to jest dobry pomysł, ten klient HTTP jest fajny, ale tak naprawdę powinniśmy się trochę cofnąć i się zastanowić, okej, jakie są interfejsy do obsługi requestu i responsu, którymi się zajmuje nasza aplikacja. Tak naprawdę aplikacje w PHP zajmują się właśnie tym. One biorą jakiś request, robią jakąś magię i zwracają response. Tak? I Chris właśnie zaproponował, żeby nad takimi interfejsami zacząć pracować. No i później taki gość, który się nazywał Chris Wilkinson, stwierdził, ok, biorę się za to i zaczął implementować tą pierwszą rzecz. I powstał właśnie pierwszy taki interfejs, który się nazywał Message Interface i implementował dość sporo rzeczy z protokołu HTTP. Później dołożył też do tego Request Interface, który rozszerzał te funkcjonalności requestu i analogicznie responsu. Ale później, jak to w internecie bywa, przyszła kolejna osoba i powiedziała, że tak naprawdę powinniśmy stworzyć bardziej generyczne interfejsy, bo tamte interfejsy były skupione tylko i wyłącznie na obsłudze tych przychodzących i wychodzących requestu, a Michael Dowling, czyli gość od Gazla, przyszedł i powiedział: ej, kurde, ja jestem tutaj gościem od Gazla i ja tu wysyłam requesty i odbieram responsy, a nie w drugą stronę. W sensie to jest, ja jestem tym klientem, a nie serwerem. I Michael właśnie powiedział, że dobra, teraz ja przejmuję ten cały proces, bo tam było cały czas było dość dużo dyskusji i teraz ja się tym zajmę i zaproponował jakiś tam standard i zaczęła się jedna wielka dyskusja. Jedna osoba chciała coś takiego, inna osoba chciała coś innego i ten standard już był w takiej fazie, że de facto był gotowy do jakiejś publikacji głosowania, ale ta cała dyskusja, która się tam wydarzyła, żeby nawet nie powiedzieć flame war, poskutkował tym, że Michael powiedział, żebyśmy sobie uciekali stąd szybko i on już nie chce z tym więcej nic wspólnego. Generalnie mam was w dupie, nie? Po prostu osób, które miały bardzo różne zdania na temat tego, jak to powinno wyglądać, było tak dużo, że nie byli w stanie ustalić, jak ten standard ma wyglądać. I wróciliśmy do punktu wyjścia. I teraz w końcu przychodzi nasz PSR7. Jak to się stało, że go w końcu mamy? Bo jak widzicie, problem nie jest łatwy. Jest taki sympatyczny gość, który się Matthew Wire O'Finney nazywa, który powiedział, że w sumie to ja nie jestem programistą żadnego konkretnego frameworka i myślę o nas jako community, jako programista HTTP. Ja chcę, żebyśmy używali tych samych standardów i generalnie okej, biorę na swoje bary ten cały ciężar przepchnięcia tego standardu i doprowadzenia go do takiej formy, żeby się go dało używać. I zrobił to, przeszedł przez ten cały proces. To generalnie cała ta jego idea wzięła się stąd, że on sobie zaczął portować tam jakąś bibliotekę z Node'a do PHP i zauważył, że te wszystkie wzorce się powtarzają
I Node jest w sumie super, bo on ma ten request response. Tam są jakieś mniejsze, pomniejsze problemy z tym, ale cała społeczność używa dokładnie jednej rzeczy. I on był, ma się wyszedł z takiego punktu widzenia, okej, dobra, w JavaScriptie dali radę, to my też damy radę, nie? No i 18 maja, po tych wszystkich wielkich głosowaniach, PSR7 został zaakceptowany. Jedna tylko notka a propos numeru wersji. One jakby nie idą po kolei, bo na przykład teraz się toczą dyskusje o PSR 6, który jest związany z cache'em, więc tym się tam jakoś super nie przejmujcie. PSR numer 8 to jest hug interfejs, więc macie się przytulać, tak wam społeczność mówi przynajmniej. Więc popatrzmy na tą siódemkę, jak ona jest zaimplementowana. Jeśli słyszeliście już w ogóle o tym standardzie, to na pewno pierwsza rzecz, o której słyszeliście, to było immutability, czyli fakt, że obiekty nie mogą być zmieniane. Jeśli chcemy zmienić stan obiektu, musimy zwrócić nowy obiekt. I to jest jakby bardzo, bardzo jeden z powodów, dlaczego ten cały proces trwał tak długo. Dlatego, że część osób bardzo nie chciała tej niezmienialności obiektów, inna grupa osób bardzo tego chciała, na przykład twórcy frameworków. Jak wiecie, w Symfony tam 2.0 i tak dalej, request był serwisem. A request to tak naprawdę jest value object, a trzymanie value objectu w serwis containerze to nie jest najlepszy pomysł na świecie. No i powoli się z tego społeczność wycofywała. Więc generalnie stanęło na tym, że te requesty i responsy mają być immutable. I tu jest taki wycinek z tej rekomendacji i tego, jak generalnie klienty implementujące te interfejsy mają, jak mają do tego podchodzić, ale generalnie zmiana stanu nie wchodzi w grę. Zapomnijcie o tym. Co może powodować trochę problemów z tego względu, że przykładowo, jeśli wcześniej pisaliście sobie w Symfony napisaliście sobie jakiś response, chcieliście go zwrócić i chcieliście jeszcze sobie dodać jakiś nagłówek, na przykład, że to jest JSON, robiliście coś takiego, response, jakiś tam sposób ten response jest stworzony, with header. Jeśli używając PSR-owej implementacji to zwrócicie tutaj ten response, to generalnie będziecie mieli jedno wielkie what the fuck, dlaczego to nie działa. A nie działa to dlatego, że to request with header zwraca po prostu nową instancję responsa. I trzeba zwrócić tą nową instancję, więc jeśli będziecie używali PSR7, pamiętajcie o tym. Okej. Interfejsy. Jak to wszystko wygląda w praktyce i co tam jest pod maską? Nie jest tego dużo, UML-a nikt nie lubi i nikt nie rozumie nigdy, ale postaram się to objaśnić. Mamy jeden główny message interface i po nim sobie dziedziczy response i request. Zaraz wyjaśnię, dlaczego jest ten message interface, a nie po prostu nie request i response. Jest też server request, który opakowuje to, co się w PHP dzieje w tych superglobalach, a później one sobie tylko korzystają. Message sobie korzysta ze streamu, request z URI sobie korzysta i server request uploadowanych plików. Jest teraz ten message nieszczęsny, po którym te dwa interfejsy dziedziczą. Dlaczego tak? Dlaczego ten message, a nie po prostu dwa osobne obiekty request i response? A wzięło się to stąd, że w specyfikacji HTTP w samej sobie, specyfikacja HTTP nie opisuje tego jako dwóch osobnych bytów, tylko opisuje to jako jeden message, który może być po prostu który ma różne właściwości, tak? Czyli message HTTP wygląda właśnie tak. Jest jakiś initial line, który definiuje, czy to jest request czy response. Później są jakieś headery i później może być jakieś ciało tego requestu albo tej wiadomości zwrócone. I taki też interfejs został stworzony. Ten interfejs jest bardzo prosty. Zwraca sobie wersję protokołu, można ją ustawić. Można ustawić headery. No i też ciało tej wiadomości. Co jest ważne, wszystko w PSR7 dzieje się na streamach, ale nie bójcie się tego, bo to jest bardzo proste i będzie wyjaśnione za sekundę. Mamy sobie teraz ten nasz request. No i jak wygląda request w HTTP? Mieliśmy sobie to initial line, no i co, mamy sobie jakiegoś verba, mamy sobie też jakiś target, czyli gdzie ten request tam leci i wersję protokołu, czyli tam 1.1.1 albo 2. No i jeśli to jest request, w którym wysyłamy jakieś dane do serwera, to też jakieś ciało. I przykładem, co może być? Po prostu mamy jakieś sobie proste API JSON-owe,
która leci do users na jakimś tam hoście i chce, żeby zwracany response był typem application JSON. I ten request interface rozszerza sobie nasz poprzedni message interface. No i co ten request interface ma? Ma jakiś tam request target, czyli gdzie on tam ma dolecieć, metodę i może być, ma też jakieś URI. Co tu jest ważne? Jeśli ustawiacie URI, czyli dodacie with URI, jeśli nie przekażecie flagi preserve host to true, wtedy nagłówek host będzie automatycznie za was ustawiony. To jest ważne, to jest opisane jako zachowanie tej implementacji. Więc domyślnie, jeśli na requestie ustawicie jakieś URI, automatycznie ten request będzie zaktualizowany o host, który jest w tym URI przekazany. No i dobra, mamy teraz jeszcze ten server request, który może się wydawać trochę niepotrzebny, no bo przecież mamy wszystko, czego potrzebujemy. Przecież opisaliśmy całą dokładnie wiadomość, tak jak wygląda to w HTTP. Ale to jest tak naprawdę tylko po to, żeby nam trochę ułatwić pracę z tym, jak mieliśmy do czynienia w przyszłości, czyli z naszymi ulubionymi superglobalami. Czyli mamy sobie jakieś server parametry, mamy sobie wszystko, co przychodzi w query, wszystko, co przychodzi w poście ewentualnie i wszystkie cookiesy, które są tak naprawdę headerami. Czyli ten interfejs jest tylko po to i wyłącznie po to, żeby nam ułatwić pracę z tym, co się tam dzieje. Jest też, jeszcze są pliki w tym i atrybuty. Atrybuty to jest taka dodatkowa rzecz, którą jeśli na przykład znacie HTTP Foundation Symfony, tam też są atrybuty, można sobie te dodatkowe właściwości na requestie ustawiać. Na przykład Symfony używa tego, żeby sobie zapamiętać, jaki tam kontroler ma być wykonany, albo jak te parametry się tam konwertują. To jest taka dodatkowa rzecz, która jest po prostu wprowadzona dla wygody. Teraz troszkę więcej o headerach. Ustawianie cookie na requestie, czy tam na responsie, to jest ustawienie po prostu headera set cookie. A w tych naszych interfejsach, jak się okazuje, nie ma nic a propos cookie. Dlaczego? Stwierdzili, że no dobra, cookie to jest tylko header, więc dlaczego mamy implementować jakąś specyficzną rzecz? Okej, okay, to jest super wygodne, że na przykład w Symfony możemy sobie zrobić nowe cookie, ustawić je na obiekcie i super zapomnieć o tym. Ale tak naprawdę to może być już zaimplementowane gdzieś tam w userlandzie, a my nie musimy się tym przejmować jako twórcy standardu, bo my tylko opisujemy, jak działa HTTP, a nie jak działa sobie tam PHP czy inne biblioteki. Jest taka na przykład biblioteka, która dodaje tą implementację, dodaje obsługę cookie, to jest FlyDev Fig Cookies. To jest biblioteka zaimplementowana przez Bo Simpsona, jedną osobę, która była zaangażowana bardzo w ten projekt. Jest za Sculpina, zdaje się, odpowiedzialny. Jak to działa? Jeśli chcemy sobie pobrać cookiesy jako obiekty z requestu, po prostu wywołujemy flydev fig cookies from request. Jeśli chcemy z responsu, robimy tak samo. To jest bardzo proste. To nam daje jakby abstrakcję, jak parsować te wszystkie headery tak naprawdę, żebyśmy mogli z nich korzystać jak ludzie, a nie jak pierwotny, jak i po prostu z HTTP, nie? I później co? Jak mamy sobie jakieś nasze cookiesy, co robimy? Cookies render into request albo render into response i te headery zostaną automatycznie nadpisane, zaktualizowane w tej implementacji. Jeśli chcemy sobie po prostu wybrać wartość jakiegoś cookie, to możemy wywołać to z metodą getRequest i jakieś ID, cookie ID, albo też przekazać domyślną wartość. Czyli to wszystko jest bardzo, bardzo proste i ustawianie cookie na responsie wygląda analogicznie, czyli sobie weźmiemy fig response cookies, set i jakieś nowe cookie. Czyli nic skomplikowanego. Oni wyrzucili tą całą obsługę cookiesów, ale bardzo prosto to można dodać. Jeśli nie lubicie tych jakichś statycznych interfejsów, to sobie możecie dopisać swoje na przykład. To jest bardzo proste pod spodem. Response teraz? W responsie naszym co mamy? Response ma tylko trzy rzeczy dodatkowe. Status code, można ustawić nowy status i ewentualnie pobrać to reason phase. Generalnie wygląda to tak, czyli możemy zwrócić, że jesteśmy czajniczkiem. Ok, URI. Znowu tutaj dość szybko przez to przelecimy. Może wszystkie rzeczy, które generalnie znajdują się w URL-u, powinny być możliwe do ustawienia tutaj. Później ten URI, ten obiekt sam w sobie, też jest immutable. Więc zaleta jest tego taka, że na przykład sobie zrobimy
jeden bazowy host sobie ustawimy tutaj na przykład do jakiegoś tam forum.com i później chcemy kilka URI sobie wygenerować do konkretnych endpointów, które na przykład nam zwróci posty i później jeszcze jakieś threads. To po prostu sobie dodajemy URI with path, następne with path i to nam zwraca zawsze nowe obiekty, więc to jest dość wygodne. I teraz ostatnia rzecz, która jest dość straszna, bo trzeba używać streamów wszędzie. Generalnie ten stream interface wygląda skomplikowanie, ale tak naprawdę skomplikowane nie jest, bo jedyna różnica dla was jaka jest, to jest przykładowa implementacja PSR-a, jest taka, że trzeba utworzyć instancję streamu, który na przykład może być PHP temp, to jest stream, który jest trzymany w pamięci, chyba że jest za duże, wtedy jest zrzucany na dysk. Jeśli chcecie mieć go tylko w pamięci, to możecie zamiast użyć PHP memory. No i co się później dzieje? Tworzymy sobie response, with body, przekazujemy ten stream i po prostu piszemy do niego. Ale co to znaczy? Że można sobie pobrać stream i pisać do niego. A mówiłem kilka razy, że bardzo ważnym konceptem, wokół którego ta cała rekomendacja jest zbudowana, jest to, że te obiekty są niezmienialne. To jest jedyne miejsce w tej całej implementacji tego standardu, gdzie faktycznie stan tego responsu się może zmienić. I tu była dość duża dyskusja wokół tego, no bo technicznie nie jest możliwe osiągnięcie tego, żeby stream był immutable. I były osoby, które powiedziały w tym punkcie przed akceptacją tej rekomendacji, że wiecie co, jeśli w sumie nie możemy zrobić wszystkiego immutable, to nie róbmy w ogóle niczego i znowu się zaczęła jedna wielka wojna. Ale generalnie te wszystkie mądre głowy doszły do konsensusu, że okej, wszystko inne jest immutable, ale ta jedna rzecz nie jest i musimy z tym żyć, musimy się nauczyć, jak z tego korzystać. Okej. Kolejna rzecz, właściwie już ostatnia rzecz, o której ja będę opowiadał, to są pliki, które są uploadowane na serwer. Znowu, interfejs jest bardzo prosty i przyjemny, ale ta rekomendacja rozwiązuje jeden super ważny problem, który był w PHP. Problem był taki, że jak uploadujecie więcej niż jeden plik, to dostajecie takiego potworka, który wygląda, zamiast dostać tablicy z plikami i właściwościami, dostajecie tablicę właściwości plików. Czyli dostawaliście tablicę i później listę nazw, później listę typów, listę innych rzeczy, wielkości i tak dalej. Co ta rekomendacja sugeruje? Żeby tak naprawdę przerobić to, jak Pan Bóg przykazał, i mieć tablicę plików z typem, nazwą i tak dalej. I finalnie, jeśli na requestie sobie wywołacie get uploaded files, to co dostajecie? Dostajecie tablicę z nazwą z posta, która przyszła i po prostu jakąś instancję tego interfejsu. I można sobie bardzo przyjemnie z tego korzystać i to upraszcza bardzo, bardzo pracę z plikami. To by było na tyle dla mnie. Przekazuję pałeczkę Mariuszowi. To może się wydawać, że to tak, kurczę, po co my tego potrzebujemy, jak od dawna sobie z tym radziliśmy, nie? Tylko z drugiej strony patrzmy też na to, że od dawna sobie musieliśmy radzić z logowaniem, chociażby z funkcjonalnością logowania. Tak? No dobra, mamy PHP funkcję error log, tak? Ale z drugiej strony mamy też od już jakiegoś czasu mamy PSR-a trzeciego i monologa, który naprawdę świetnie rozwiązuje niektóre sytuacje. Tak? I teraz ja bym chciał, żebyśmy sobie, nie wiem, żebyście, ja sobie sam też popatrzę, jak to będzie wyglądać za rok, za dwa lata, jak ten standard się przyjmie znacznie, znacznie szerzej, niż jest to obecnie. Znaczy, jeżeli zaczynamy budować naszą aplikację dookoła HTTP, to i operujemy requestem, responsem, możemy zacząć budować te middleware, o których wspominałem na początku. Tak? Czyli możemy sobie wyobrazić, że middleware to jest jakaś w najprostszym wydaniu funkcja, która bierze request i response i zaczyna coś tam robić. Tak? W szczególności może wyglądać między innymi tak. Czyli przyjmuje jakiś request, przyjmuje jakiś response, ma jakiś tam kolejnego middleware'a i zaczyna sobie to wszystko w pętli gdzieś tam wywoływać. Czyli w szczególności możemy dojść znowu do takiego scenariusza, gdzie mamy naszą aplikację i dookoła niej obudowane kolejne funkcjonalności, być może które nie są funkcjonalnościami biznesowymi, ale dodatkowymi funkcjonalnościami typu blokowanie po GeoIP, blokowanie po nagłówkach, logowanie pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Możemy na przykład sobie naszą aplikację poskładać dynamicznie, mniej więcej w taki właśnie sposób. Potrzebujemy daną funkcjonalność, dorzucamy middleware'a. Nie potrzebujemy, usuwamy go dynamicznie. Natomiast to, o czym wszystkie Kacper opowiadał, być może dla was,
dla niektórych z was jest świeże, dla niektórych z was może to już jest coś, co używacie w praktyce. Ten standard tak naprawdę już działa, tak? W sensie już można z niego korzystać tak naprawdę w kodzie. Taką referencyjną implementacją jest Zendiactoros, czyli rozwiązanie, które nam zastępuje pakiet fill.http. I co on tak naprawdę, to jest taka referencyjna implementacja wszystkich tych interfejsów. Pozwala nam operować na tych wszystkich interfejsach, które nam PSR 7 oferuje, tak? W szczególności możemy sobie komponować requesty, responsy, a także jeżeli jesteśmy deweloperami Symfony, możemy tego z Zendiactoros używać bezpośrednio w Symfony, tak? W szczególności mamy jakby dwie opcje. Możemy na podstawie obiektów PSR-owych, requestowych odtwarzać nasze, że tak powiem, symfonowe obiekty. Jesteśmy też w stanie to zrobić w drugą stronę. W szczególności co mamy? Możemy tak naprawdę type hintować, tak jak tutaj widzicie, wszystkie requesty do formatu PSR-owego. Jeżeli używa się Laravela, dobrze. To jest zawsze ciekawy moment. To jest zawsze ciekawy moment na wszelkich tokach. I tylko w Polsce to budzi takie, że tak powiem, negatywne jakieś uczucia. Dobra. Jeżeli używacie Laravela, też można sobie przez type hintowanie generalnie do tego się dostać. Aura Router, jeżeli wam się zdarzyło korzystać z tej właśnie biblioteki, w wersji 3.0, czy właśnie 3x, posiada pełne wsparcie dla standardów PSR-owych. Oderwane jest już, że tak powiem, od pozostałych implementacji. Można tak naprawdę korzystać z implementacji opartych o PSR. Tak samo można korzystać z tego w Guzlu, biblioteki, które tak naprawdę chyba wszyscy dobrze, że tak powiem, znamy i używamy. W szczególności wartym uwagi, jeżeli chcemy zrobić jakąś taką małą aplikację, jest RelayPHP. To jest tak naprawdę middleware dispatcher, w którym możemy budować na kilka sposobów te middleware, o których wcześniej wspominałem. Tak, możemy na przykład je przekazać w postaci tablicy funkcji, które biorą coś, co implementuje request interface, zwracają coś, co implementuje response interface i zaczyna się to wszystko dookoła kręcić. To jest niby bardzo prosta funkcjonalność, ale tak naprawdę bardzo potężna i całkiem dużo rzeczy na tym da się zamodelować. W sensie, tak podsumowując to wszystko, co dzięki PSR-owi 7 tak naprawdę jesteśmy w stanie otrzymać? O co jesteśmy w stanie wzbogacić naszą aplikację i nasz jakby styl programowania? Pierwsze to, co odrywamy się od tych super globali, definitywnie jesteśmy w stanie pracować na obiektach, które tak naprawdę są bezstanowe, dosyć istotne. Tak? Dostajemy ujednoliconą implementację wszystkich tych interfejsów i jesteśmy w stanie to wszystko wymieniać. W szczególności możemy sobie na przykład napisać naszą aplikację, nasze kontrolery tak, żeby były totalnie niezależne od całej tej otoczki. Co jest istotne, zwłaszcza w takim językach interpretowanych dynamicznie jak PHP, minimalizujemy tą liczbę dependencji, liczbę kodu, ilość kodu, które nasza aplikacja musi wciągnąć. Tak. No w PHP, że tak powiem, stwierdzenie, że żaden kod nie jest tak szybki jak kod, którego nie ma, no ma takie podwójne dno, nie? W sensie, wiecie, każdy, przy pewnej skali, każdy załączony plik w jakimś tam stopniu boli. Teraz jeżeli korzystamy z wielu bibliotek zewnętrznych, które zaciągamy w kompozerze i każda z nich musiałaby mieć własną implementację tego HTTP, obsługi HTTP, to jeżeli to przeniesiemy na jakiś ujednolicony w miarę standard, to zyskujemy tak naprawdę podwójnie. No i jesteśmy w stanie w szczególności też pisać nasze aplikacje zorientowane na middleware'y, co w pewnych specyficznych okolicznościach pozwala nam właśnie dynamicznie wyłączać pewne funkcjonalności. W szczególności można uzyskać tą niezmienność tych obiektów z wyłączeniem streamów, o których wspomniał Kacper. I co chyba jest tak naprawdę jeszcze dosyć istotne, tak na sam koniec, uwalniamy się od vendor locka. Jesteśmy w stanie, jeżeli operujemy interfejsami HTTP, jesteśmy w stanie oderwać się od konkretnej implementacji, tak? Ponieważ operujemy interfejsem i nieważne, kto nam będzie dostarczał implementację tego interfejsu. Czy to będzie taka biblioteka, czy taka. My oczekujemy interfejsu. I tak naprawdę to jest dosyć istotne na podsumowanie. Dzięki wielkie.